Dzień dobry, witam serdecznie, Hunta z tej strony, kolejny odcineczek z Days Gone i jesteśmy już pani Tucker, tej nieprzyjemnej starszej staruszki. Siema mordo, nie dostaniesz lisy więcej. Nie, nie, nie interesuje mnie to. Jak Alkaj wspominał, że wieczyści jadą w naszą stronę? A, okej. Mówił, że nie próbował ich zatrzymywać. Widzieliśmy, jak robili zwiad wokół Hot Springs. Nasi śledzili ich z powrotem do ich obozu przy urwisku na południe od Twin Craters. Jebani wieczyści. Nie martwcie, zajmę się tym. Mamy rachunki do wyrównania. Rachunki? O czym ty znowu gadasz? Nieważne. No dobra, rachuneczki do wyrównania. Bardzo dobrze. Zlokalizuj obóz. A gdzieś ten obóz? A tutaj jest. A czy tam mogę jakoś... O! Bardzo ciekawe. Przecież to jest to miejsce, gdzie Boozer został zaatakowany. A obóz jest już tutaj. Natomiast tutaj mogę się przejechać szybką podróżą. Oni mają obóz zaraz za tym... jak to się nazywa? Za tunelem. Tylko, że tunel będzie o trochę problematyczny, bo znowu jakieś przesuwanie samochodu czy coś. Natomiast tutaj również mam... tutaj również mam możliwość szybkiej podróży, więc pójdziemy tutaj. I stamtąd sobie na południe pojedziemy. Także spoko, spoko. No właśnie, ci wieczyści i tak tutaj chodzą, węszą wokół tego Hot Springs. Niby się z Żelaznym Mike'iem dogadali, ale jakby przypuszczalnie. Tu się z nimi dogadali, ale chcą teraz zrobić ekspansję na północ do Hot Springs i pewnie potem dopiero, wiecie, będą gdzieś tam dalej się panoszyć. No więc im te plany ichniejsze musimy przerwać. No powiem wam, że się sporo żeśmy ulepszyli podczas ostatniego odcinka i zarówno motocykl, jak i nasz Deacon. Jak się stąd wyjeżdża? Dobra, mam ulica. Także świetnie. Tak więc pora trochę zaszalić, ale naprawdę dużo lepiej się teraz jeździ tym motocyklem. Dobra, gdzieś tutaj, tak, do góry. No tak, oni mieli tutaj obozowisko przecież niedaleko Lisę i całą tą resztę ludzi z Hot Springs uprowadzili. Zaraz niedaleko, a tu mają kolejne, tak? Halo? Okej, dobra, zaciął się na chwilę, ale już się odciął. Tam jest snajper, więc spróbujmy się przejść boczkiem. 8 zaledwie, to będzie łatwo, tylko że... Jak ja mam tam wejść? Bo nie widzę tutaj żadnego wejścia. Spróbujmy dalej naokoło, ale może być słabo. A nie, dobra. Wznosi się teren. Bardzo, bardzo naokoło. W takim razie idę. Ale jesteśmy. Wystraszyłem się trochę. Jebane pułapki. Wnyki w sensie. A, czekajcie. Mogę użyć tego bełtu z osadem. O. Tylko ja się nie mogę jakby ujawnić w ogóle. Ale teraz on zwariuje i będzie strzelał do swoich. Muszę kroczyć ścieżką. Idealnie. Dawaj, napierdzielać się między sobą. Będę się prać. Snajper to tak chce, ale nie chce. Dobra, czekajcie, bo ja może bym ich pooznaczał, póki ich tutaj widzę jakoś. Chyba nie weszło. Czekajcie, czy to był ten z osadem? To był ten z osadem. Ale coś mi tutaj nie wyszło, widzę. Najpierw było snajpera mieć, nie? Jest gdzieś tutaj! Co on jakieś gówno zażywa? Nie będziesz mi tu ćpał na wizji. Ćpunie ty jeden, ty. Kurde, nie zadziałało to. Nie mam pojęcia dlaczego.
Dlaczego to nie działa? Olipka jedna, dobra. Idźmy w drugą stronę. Tu mam jeszcze jednego. No halo, teraz mi się nie chce znowu... Może jak są zaalarmowani... O, dobra, to miałoby sens. Oni są na żółto, są zaalarmowani. Więc może dlatego... Dobra, weźmy sobie, zróbmy kamień, rzućmy. Ruchy, kryć się! Pokazać mu ścieżkę! Dobra. Ognia! Ognia! Do kogo on strzela? Do mnie? Nie. Ale tam ktoś krąży. Czy to jest zombiak? Nie, to nie jest zombiak, bo zombiaki nie używają broni. Zastanawiam się, jak tu ich fajnie taktycznie rozwalić. Może faktycznie zaczekać. Aha, nie stworzył już. Dupa. Zaczekać i wiecie. No nie mam pomysłu poza takim, wiecie, otwartym prowadzeniem ognia na tym etapie. A tu w ogóle jakaś pułapka jest, słuchajcie, którą mogę rozbroić, będąc cały czas ukrytym w krzaku. Bardzo fajnie. A on coś podejrzewa. Ale możemy sobie przyłączyć to. Teorii dalej mnie nie widzieli, ani nie słyszeli. No szkurde. Pojebane. Biorę mu po głowie, a ten nic. Dobra, trudno. Zaczynamy zabawę, bo inaczej... Spoczywaj wiecznie, suki synu. Okej. Wieczny odpoczynek raczyłem mu dać po prostu. Jebcie się! Chcecie spoczywać wiecznie? To mogę wam pomóc. Okej, mam nadzieję, że tamten był snajperem. Ukoś się, gnido! Jak się nazywasz, dupku? Bo chcę wiedzieć, kogo zabijam. Ja wiem, na tym etapie pewnie nie mają imion. Pewnie... Przypuszczalnie jednym z, wiecie, z warunków będzie wyzbycie się jakiegoś swojego imienia, czy coś takiego. No dobra, rachunki wyrównane, dużo expa, wszystko fajnie. Przyda się. Pozbieramy wszystko. Chciałem jakoś tak, wiecie, tak ładnie, tak jakoś fajnie, to kurde, rozdziabać, ale nie wyszło. O, proszę bardzo, nowa umiejętność, zobaczmy sobie. Nie, posłuchajmy, co gada. Obóz wieczystych nie będzie już wam przeszkadzał. Załatwiłem ich. Co do kurwa sztuki. Robota. Chyba naprawdę miałeś jakieś rachunki do wyrównania. Alkaj mówi, że podobno wieczyści polują na motorowców. Po prostu zadarli z niewłaściwym gościem. Bez odbioru. No i git. A czy wiecie, buzer buzerem, nie? Ale jeszcze Lisa w międzyczasie była. No ale to nieważne. Dobra, pozbierajmy. Kurde, tu mają maczetę z noża kosiarki, ale obrażenie i wytrzymałość mniejsze niż to, co ja mam teraz, więc... Więc zostawiamy. Pozbieram sobie, pozbieram. I właściwie zasadniczo misję tu mamy wykonaną i musimy jechać tam. No więc spotkamy się po tamtej stronie gór. No i dobra, jesteśmy już na trasie. Oczywiście musimy obóz odwiedzić, żeby się troszkę zatankować. Ale jedziemy chyba na terytorium wieczystych, tak mi się zdaje. 200 metrów. Camp Pioneer, ale ja tu nie byłem? A byłem, tak, to jest dokładnie to miejsce, w którym byłem. Zapomniałem się, że ja tu już byłem. Dobra, dobra, tylko wjeżdżałem jakby od innej strony. Także tu jest troszeczkę takich domków, harcerz bym powiedział. O, widzicie takie malutkie domki jak tam. Taki typowy kampus, kamp dla dzieciaków na wakacje. Na tych jakichś tam harcerzy z luchów, czy jak oni się tam nazywają. A potem mamy taki mostek. Czekajcie, tu mi się wydaje, że było paliwo przy nim. O, właśnie. Już się nauczyliśmy, że lepiej się częściej zatankować, niż potem na nogach wracać.
Więc weźmy sobie stąd paliwko. No to jazda. Ledwo odjechałem od obozu, już mam ponad 30% paliwa straciłem. Tak więc niestety, ale też lepszy silnik, no to żre więcej paliwa. Co prawda bak mamy teraz większy, ale no chyba nie aż tak. Oho, zaczynają się zabudowania. A nie, chwila. Patrzcie państwo, ja to przegapiłem, miałem tam się gdzieś obsadzić. Co? Przejechałem tędy, czemu się misja nie aktywowała? Teraz się aktywowała, jeszcze mi pogodę zmieni. Przecież przejechałem przez to miejsce. Trochę to nie ma sensu. I śnieg zaczął padać. Bardzo szybko się tutaj pogoda potrafi zmieniać. No ale w sumie góry to ma to sens. No, zobaczmy. Dajcie mi kolejnych wieczystych do mordowania. Będę ukontentowany. Zostało mi jakieś piciu jeszcze? Brak. Ostatnia kropelka. Nie trudno. No, come on. No i jadzim. Skizo, tu sędzio, jestem na granicy. Widzisz tam gdzieś moich ludzi? Nie, Skizo, jest czysto. Słuchaj, ile mam jeszcze czasu? Czasu? Czasu na co? Wiem tylko tyle, że właśnie pocinam w karty z moimi chłopakami. Może kilku z nich powinno właśnie pełnić wartę, ale przymykam na to oko. Jeśli mam zgadywać, będziemy tu grać całutką noc. W takim razie do rana. Zrozumiałem, bez odbioru. Okej, czyli po prostu on nic nie wie i tyle. Znaczy chyba, no bo jak mam to inaczej rozumieć? Czy mam do rana czekać? Nie. Lecimy. A, to stąd to w ogóle nazwa misji. Jeźdź na miejsce katastrofy lotniczej to jest oczywiście... A, no tak, bo my tego samolotu szukamy. To jest jakby nasz obiektyw. Ale misja nazywa się grać calutką noc. To brzmi jak jedno z moich marzeń. Od dawna nie miałem takiego, wiecie, okresu w życiu, żebym mógł sobie pozwolić na granie calutką noc, a... No, byłoby miło kiedyś. Byłoby kiedyś miło. Dobra, jedźmy. Ożeż ty. Przejebane miejsce. No ale tak, oni sobie tutaj ustawili wartę. Na tej drodze, dobra. No dobra. Spróbujmy ich troszeczkę poeliminować. Co prawda jest ciemno, więc chyba mnie aż tak bardzo nie będą widzieć. No miałem nadzieję, że inaczej to wyjdzie. Ale że nie wyszło, to nie wyszło, no. Czy on ma CKM? A co to kurwa ma być? Dobra, padł. Jezus Maria. Bardzo by się przy jakiś celownik do tej broni przydał. Ale takie, że tu chyba tutaj po prostu nie ma. Chyba po prostu trzeba mieć broń z celownikiem. Dobra, podleczmy się. No wszystko nie wyszło po prostu przez tego jednego typiarza, który nie chciał zginąć od mojego pierwszego bełtu. Co za ciulas. No ale czekajcie, o właśnie, on ma broń specjalna. Tak właśnie myślałem. Ja zazwyczaj tak jest. Weźmy sobie kuszę z powrotem. No, pozbieramy wszystko, co możemy. Bo trochę mi tu prezencików widzę pozostawiali. Tu sobie kogoś powiesili. A czemu oni wieszają ludzi, skoro oni lubią zombie i tam, nie wiem, wielbią zombie, to nie powinno być tak, że powinni zostawiać, żeby się przemienili w zombie, czy nie wiem, oni będą lubią być zjadani przez te zombiaki? Nie mam pojęcia, jaki tu jest pomysł na siebie. Ciężko to raczej zrozumieć, ale dobra, mamy, słuchajcie, odblokowane. No i co? I muszę jechać dalej, więc tak naprawdę no 300 metrów piechotą nie chodzi, haha. Wiecie, pojadę motocyklem, to nie będę na piechotę szedł.
Także chodźmy. Ale ja ich tam słyszę cały czas gdzieś. Kurde, naprawdę ciężko mi się mówi przez ten mój język. Tak jak tam parę odcinków temu wspominałem, że coś mi na tym języku wyszło i... Ożesz ty! Cały czas haruję sobie po prostu językiem o zęby i to jest strasznie irytujące, a nawet dosłownie wkurzające. Dobra, padł. Padł, ale apteczek mi mało zostało. Coś muszę tutaj się podreperować apteczkowo. No, dawaj. Dobra, szczerze mówiąc, ja nie do końca wiem, jak te inne koktajle lecznicze. Koncentracja to rozumiem. To będzie nam regenerował życie. A czym jest koktajl leczniczy? Czy to jest po prostu, wiecie, większa apteczka, czy... Czy jak to działa? Nie mam pojęcia. Dobra, nieważne. Chodźmy. Tam widzę wszędzie kolejne światełka. Co może oznaczać kolejne... O, tam coś może być. Jakieś obozowisko albo coś, skoro mają prąd. Aczkolwiek nie widzę tam żadnych ludzi. Dobra, ruszajmy tam, gdzie mamy. Jeszcze zapewne będzie nie jedna okazja, żeby tu przyjechać, tylko że... Oh shit! Snajperzy! Frajerzy! Zdupcamy stąd! Fajnie, jakbyśmy mieli tutaj jakiś, wiecie... Jakiś punkt szybkiej podróży. O, jest silnik. Jakbyśmy tu mieli punkt szybkiej podróży, to było super, no bo najbliższy jest tutaj, to trochę daleko. Nie rozumiem, dlaczego ani w tym miasteczku, ani w tym kampie nie ma jakiegoś obozowiska. Ale trudno, dobra. Jesteśmy na miejscu. Okej, okay, widzę samolot. Tak to zazwyczaj jest, jak samolot się rozdupczy. Oho. A co to jest? Jakiś dojebany mutant. Zabija innych zombie? Robi sobie z nich kadłubki? Nie wiem, po prostu nie chciał, żeby uciekał? Nie wiem. Zombie, który zabija zombie. Super sprawa. O, i ma nawet pasek życia. Szkoda, że... Nie mam zbyt dużo rzeczy. Ale jakbyśmy tak... Rank błyskowo-hukowy, bomba dymna... Od czego zacząć? Pułapki, bomba zdalna, mina zbliżeniowa. Minę moglibyśmy sobie rzucić. A to muszę tak bliżej, tak? Cholera. Weźmy sobie teraz... No halo, nic tu nie widzę przez to. Wabik. Przecisnąłem się przez jakąś jaskinię, dobra. Co jest? Czemu nie idziesz tam? Dobra, nie trafił w ogień, ale to nieważne. Oh shit. Płoń sobie grzecznie. Ja w tym czasie się przeładuję. Ała! Niedobrze. Nie! Zostaw mnie, kurwa! Jeszcze płonie, chuj głupi! Ja się chciałem... Co to za jakiś, kurwa, Hulk? Ja się chciałem podleczyć. Dobra, mamy to. Nie ta broń. Jasny chuj. Dobra, dawaj to. O, coś wybuchło. To obok niego, ta czerwona wybuchła.
A te inne zombiaki tam widzę, kurde, siedzą i... O nie, zgliczowały mi się na czymś. Kurwa! Jajewiks. Dobra. Jest, padł. Te inne zombiaki w ogóle tam siedzą. Czy to są traszki? To są traszki. No, otwarty skurwysyn. Pewnie będzie dobre trofeum za niego. Nie mam pojęcia, że coś zebrałem teraz. Jedną kartę, ale chyba nie mogę zobaczyć jaką. Chyba, że zobaczę... Zaopatrzenie... materiały, tworzenie... Nie mam pojęcia. Nie. Nie ma tych kart tutaj. Są tylko tutaj wypisane, ale dobra, nieważne. Muszę znaleźć antybiotyki. A te tam siedzą i co? Masz gnoju, mały. Niebane rozmnażające się zombie. Pojebane sprawy. Dobra. Mamy to, pozbierajmy sobie rzeczy. Tak, dlatego na nas nie zaatakują. Ale ja bym chciał pozbierać rzeczy, tylko gdyby się coś tu jeszcze dało zebrać. Okej, dobra, mamy jakieś apteczne rzeczy. Jakieś ściereczki, grzybki, inne śmieci. Dobra, pozbieraj to wszystko. Zaraz idziemy po antybiotyk. No dobra, troszkę ogłociłem okolice. Weźmy sobie teraz... tutaj też są rzeczy. Świetnie. Bardzo dobrze. No i mamy tą jedną malutką apteczunię, która nam była potrzebna. A, to musimy... Dobra, musimy to zanieść do motocyklu. Jeszcze motocykla. Dobrze. No i za chwilę się pewnie okaże, że mnie... Znaczy wiecie, ja stąd jeszcze muszę w ogóle wziąć i uciec, nie? Stąd zabierzemy. Pojedziemy na północ, tak jak mówił. No miejmy nadzieję. Pewnie to i tak się potem obija, że o, co żeś zrobił, jak mógłbyś tam pojechać, teraz nas będą nienawidzić. O, Ricky. Dick, to Ricky, odbiór. Cholera. Ona nie może wiedzieć, że tu jestem. Mhm. Hej, Ricky, tu Dick. Coś przerywa, nie słyszę cię. Dick, gdzie jesteś? Potrzebuję... Coś potrzebuję, dobra. Wybacz, Ricky. Nie mam teraz na to czasu. Próbujemy się stąd wydostać tak, jak żeśmy wjechali, co? Właśnie obok, kurwa, ty. No, ale to nieważne. No, ale dobra, w tą stronę jak się... On powiedział, żeby się wydostawać na północ. No, oczywiście. Już zdążyli wepchnąć ten samochód. Znaczy, wydaje mi się, że można go... No dobra, w każdym razie na północ musimy jechać. Tak też przypuszczałem, że powinniśmy zrobić. Taki powinien być plan od początku. A tak to dostajemy kolejny loading screen, hurra. Czekaj! To Deacon! Za nim! Okej. Okay. Ty i ty! Jedźcie i sprawdźcie, czy przypadkiem nie wrócą. Już! Okej. Okay. Zrobili mi obstawę. Zobaczysz to? To, co z niego zostało, tak. Co z niego zostało? Hej, słyszałam strzały. Co jest grane? Spotkaliśmy kilku wieczystych, ale ich załatwiłem. Załatwiłeś ich, czyli co? O, wow. Mogłam się domyślić. Domyślić czego? Jezu, kto tu jest od bezpieczeństwa? A wiesz, zadaję sobie to pytanie każdego dnia. Dajcie mi spokój. Dobra. A ty co tutaj robisz? Co ja tu robię, Dick? Eddie mnie po ciebie wysłała. Co? O. Czekaj chwilę, z buzerem wszystko okej? Nie wiem, ale musimy iść. Okej, dobra. Miejmy nadzieję, że ta skrzynka się przyda, że się opłaciło. Jedziemy, dobra. Dawaj. Co się dzieje z buzerem? Wiem tylko, że Adi kazała cię znaleźć. Dlatego dowiedziałam się, że ty i Skizo wybraliście się tutaj. Teraz wiem dlaczego. Nie mam pojęcia, o czym teraz mówić. Miejsce katastrofy. Jezus, laska. Prawda. O co ci chodzi? Że to gówno prawda. No shit. Ładowni już dawno została złupiona. Wszystkie nie zauważyłem. Wszystkie ślady stamtąd prowadzą na południe.
Motocykl jest zasłonięty, co ja mam zrobić? Co ja właśnie kurwa odjebałem? Czy ja mogę coś... zrestartuj punkt kontrolny. Jakim cudem wcisnąłem ten motocykl pod samochód? Jakim cudem w ogóle nie zauważyłem tego za motocyklu? Nie mam pojęcia. Znaczy samochodu. Wiem dlaczego. Rozproszyłem się tym, że ona we mnie wjechała i mnie tak odbiło całkowicie na lewo. No i cóż. Nie mam pojęcia, o czym teraz mówisz. Miejsce katastrofy, zaopatrzenie medyczne. To żadna tajemnica. Mike negocjował z Carlosem i razem ustalili, że będziemy jedzieli z wieczystymi. Ach, gówno prawda. O co ci chodzi? Że to gówno prawda. Połowa ładowni już dawno została złupiona. Wszystkie ślady stamtąd prowadzą na południe. Od miesięcy użeram się z tymi jebanymi wieczystymi. Nie można wierzyć w ich słowa. Teraz gadasz jak z Kizą. To on cię w to wciągnął, to on powiedział ci o miejscu katastrofy. Powiedział, to prawda, no ale... Ty myślisz, że jestem jego chłopcem na posyłki. A nie? A jak inaczej mogłeś się dowiedzieć? Od włóczęgi z obozu Copelanda. Sama mówiłaś, że to żadna tajemnica. Proszę bardzo. A, jasne. Z Kizą od miesięcy chce zaostrzenia konfliktu z wieczystymi. Masz szczęście, że się napotoczyłeś i mu w tym pomogłeś. Muszę cię o coś spytać. A muszę odpowiadać? Kiedy cię ostatnio widziałam, wiesz, przed zimą, powiedziałeś Mike'owi, żeby się pierdolił, bo nie chciał ci zapłacić za ocalałych. To nie do końca tak było. Weź nie ściemniaj, pamiętam. Powiedział, że nie chce mieć nic wspólnego z handlarzami niewolników. Okej, okay, ale nigdy nie zabraliśmy nikogo wbrew jego woli. A co z Tucker? Ona robiła tak samo? Nie wiem. A pomyślałeś, że jak zgarniasz kogoś z syfu, wyczerpanego do granic możliwości, to ten ktoś już nie jest w stanie uciekać? Myślałeś o tym? Że oni mogą nie mieć wyboru? Ale i tak zabrałeś ich do Hot Springs i zgarnąłeś za to kilka kredytów. Wszyscy mają wybór, Deacon. Nas też to dużo kosztuje. Sprowadzanie kogoś, kto nie może pracować, nie może na siebie zarobić. Powinieneś się cieszyć, że Mike nie jest taki jak ty. No, z jednej strony rozumiem, a z drugiej strony też tak, znalazłem jakichś żywych ludzi, którzy są na skraju wyczerpania i za chwilę mogą zostać zamordowani przez zombie albo coś i co, i nie mogę mu zaproponować bezpiecznego schronienia, bo to będzie handel niewolnictwem, trochę nie wiem, czy to można tak traktować. William! Wydaje William, mi się. Jeśli mnie słyszysz, musisz natychmiast przestać! Eddie, co się dzieje? Buzel! Chodź, przytrzymaj go. Co do cholery robisz? Co ty wyprawiasz? Słuchaj, musimy to zrobić i musimy... Ale żeby co zrobić? O nie, muszę amputować rękę. Nie ucinajcie mnie! Nie możesz! Nie ma mowy, nie możecie mu tego zrobić! Deacon, posłuchaj mnie! Antybiotyki uratują mu życie, ale nic nie jest w stanie ocalić jego ręki. Posłuchaj mnie, natychmiast potrzebuję twojej pomocy, albo będziesz patrzeć na śmierć przyjaciela. Eddie, tracimy go! Podchodź! Deacon. Okej. Okay. Gangrena albo coś. Chodź. No shit, biedny Boozer. Hej stary, dobra, słuchaj mnie. Nie poddaj. Trzymaj mocno, dobra. Trzymaj. Dick. Okej. Okay. Trzymaj go tutaj. Okej. Dobra, tracimy go. Nie, traci za dużo krwi. Musisz przestać, bo traci za dużo krwi. Daj mi gazę. Dobra. Gazę? Ona tam rżnie na żywca i... Trzymaj się, chłopie, trzymaj! Nic ci nie będzie, gdzie mam go trzymać? Nie panikuj, tylko... Staram się! Jasny chuj! Ja myślałem, że tak to się skończy. Biedny, kurwa, Boozer. Też bym chyba wolał, ale wiecie, tu bez żadnych anestetyków, tylko tak na żywca, kurwa, on jest od tygodni wymęczony tą całą sytuacją, bo już trochę minęło jednak. Masakra, ale no, też bym wolał pewnie zachować życie niż obie ręce i być martwym, no ale... O chuj, przejebane. Hej, dobrze ci poszło. W szkole średniej myślałam... może powinnam zostać inżynierem, a może chirurgiem.
I chyba powinnam być chirurgiem. A ty... Dobra, dobra, okej. Ocaliłeś życie kumpla. Myślę, że on tego tak nie będzie widział. No, nie raczej mogę się nie zgodzić. Muszę podłączyć kroplówkę. Wiesz co, nie wiem skąd to wszystko wziąłeś i nie chcę wiedzieć, ale to uratuje życie wielu ludziom, Deacon. Bardzo wielu ludziom. Dobrze mieć w obozie też taką lekarkę z prawdziwego zdarzenia, że wie co robi, nie? Muszę pomóc Andy. Mike, tylko spokojnie, dobra? Deacon! Weź wyłaź! O nie, ten już przyjdzie. Słyszałem, co zrobiłeś! Nie mogłem pozwolić, żeby umarł. Mike, odpuść. Już po sprawie. Wiem o tym, do cholery. Buzer to przeżyje? Nie wiem. Wieczyści cię widzieli. Poszli twoim śladem. Jak tylko Carlos się o tym dowie, będziemy mieć zajebiste kłopoty. Carlos no może się kurwa pierdoli! Nie! Narażasz życie innych dla swojego widzimisię! Mam nadzieję, że dobrze ci z tym. No to cóż. To brzmi jak zupełnie jedno rozwiązanie tej sytuacji, tak dla mnie. Pojechać i zajebać wieczystych. I Carlosa. Dobrze zrobiłeś. Wszystkich. Mike! Zaczekaj! No nie wiem, ja to tak widzę. Takie rozwiązanie. Jakby no tutaj nie ma co... Nie ma co, wiecie, mówić, no bo okej, można mówić, o, pani Tucker zła i w ogóle, i każe ludziom pracować, tam chujowa ziemia i w ogóle, nie? No ale ci ludzie też chcą przeżyć, tak? No to takie konglomeraty ludzkie mają sens, bo pozwalają na większe bezpieczeństwo. Może i życie tam jest ciężkie, może w innych obozach jest lepiej, tak jak tutaj. Copeland ma dosyć mały na przykład ten obóz i w ogóle w dżungli siedzą, ale też no jakoś sobie tam żyją, nie? Łatwiej w takim obozie przeżyć niż tak po prostu w tym ich syfie. Natomiast no na wieczystych już nie ma kurwa jakby ratunku, nie? Oni są po prostu totalnie oderwani, popierdoleni i tyle. Tak więc, misja wykonana. Zaufanie w obozie żelaznego Mike'a wzrosło, pomimo że zrobiłem coś, co się Mike'owi nie podoba. No ale okej, proszę bardzo, ile wątków poszło do przodu. Właściwie ten. Kończymy pomału wątek Buzera, widzę. To ma jakiś cel. No dobra, zobaczmy jak to wygląda. O, proszę bardzo, znowu wątek fabuły. Zespół terenowy. Okej. W ogóle jak ostatnio tutaj byłem, to słyszałem helikopter, który tu gdzieś latał, ale nie byłem w stanie jakby go śledzić, gdzie on poleciał, no i nie wiem w sumie nic z tego. Zastanawiam się, czy to jest coś się, nic się więcej niestety nie odblokowało. Tu mamy 3 z 6 zadań zrobione, tu 4 z 8, więc powiedzmy, że tam w połowie te obozy gdzieś tam są usatysfakcjonowane. Dalej hordy nie możemy robić, ale hordy będziemy mogli robić dopiero fabularnie, więc przypuszczalnie musimy czekać, aż nam pan naukowiec z Nero, czyli O'Brien, powie, co mamy robić. I mamy też jakąś jedną umiejkę, ale to już sobie zrobię pomiędzy odcinkami. Także tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Dobranoc. Pa.